przykre wieści o Dannie Bardowskiej i jej męża. Dodała emotka ze łzami w oczach, mówi ona wszystko o nastrojach w rodzinie. Anna Bardowska jest jedną z największych gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. To właśnie tam poznała swojego ukochanego Grzegorza, z którym założyła rodzinę. Niestety, teraz nad zakochanymi zgromadziły się czarne chmury. Rolnik Szuka Żony, Anna Bardowska i jej mąż chętnie dzielą się swoim szczęściem. Gwiazda reality show Telewizji Polskiej nie ukrywa, że udział w programie Rolnik Szuka Żony odmienił całe jej życie o 180 stopni. To właśnie na planie produkcji poznała rolnika Grzegorza, który szybko wpadł jej w oko. Całe szczęście ona również nie pozostała dla niego obojętna i para szybko postanowiła rozwijać swoją relację. Niedługo po zakończeniu show zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, a także powitali dwójkę swoich upragnionych dzieci. Od tej pory Anna Bardowska bardzo chętnie dzieli się z internautami szczegółami ich wspólnego życia, w tym pokazuje ich nowy dom lub odpowiada na przeróżne pytania fanów na temat ich rodziny. Anna Bardowska przekazała smutne wieści. Niestety, nawet w tak idealnej rodzinie, nie zawsze wszystko może iść zgodnie z planem. Najlepiej przekonali się o tym uczestnicy Rolnik Szuka Żony, o czym Anna Bardowska natychmiast poinformowała w swoich social mediach. Okazało się, że niesprzyjająca pogoda bardzo utrudnia Grzegorzowi pracę na roli. Jak wyznała gwiazda, w związku z ciągłymi opadami rolnik nieustannie przekłada żniwa na inny termin. Ma to jednak swoje dobre strony, dzięki temu mężczyzna może spędzić więcej czasu w domu i poświecić go dla żony i dzieci. No i taki imieninowy prezent dostałam, sporo deszczu i mąż w domu. Żniwa ledwo co rozpoczęte, a już postój. Niestety tak to jest z interesem pod chmurką. To nie koniec złych wieści. Anna Bardowska ponownie żali się w sieci. Niestety, okazało się, że niekorzystna sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu. Od zamieszczonego imieninowego postu Anny Bardowskiej minął już tydzień, a jej ukochany dalej nie poszedł ani o krok dalej w swoich pracach na roli. Wszystko z powodu zaskakującej pogody, która raz męczy wysoką temperaturą, a raz odstrasza ciągłym deszczem. Mimo to Grzegorz nie zamierza się poddawać i małymi kroczkami pilnuje, aby wszystkie obowiązki zostały wypełnione, a gospodarka mogła prosperować na najwyższym poziomie. Kilka ujęć z ostatnich dni. Żniwa u nas niestety na raty, pogoda nie sprzyja.